Pan z Wami, twoim. słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania, i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, Cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię Ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: Nie, natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej, nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca. Jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język. I mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów w całej górskiej krainie Judei, rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali. Kimże będzie to Dziecie? Bo istotnie ręka Pańska była z Nim. Chłopiec zaś wzrastał i umacniał się na duchu, a żył na pustkowiu aż do dnia, Ukazania się przed Izraelem. Oto słowo pańskie. Przyjść Duchu Święty, w Duchu pokory, miłości, światłości, przejść przez Maryję, abyśmy prorokowali, abyśmy modlili się i żyli w taki sposób podobny do Jana Chrzciciela, by nasze życie było wielkim znakiem, że Jezus Chrystus jest Panem i że przyjdzie ponownie. Mariu, módź się za nami, królowo proroków. Ja niech szczycielu, módź się za nami. Maria, 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 Maria. Adonai malachesz, alachenun. Adonai malachenun. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Tak. O tym napisał święty Łukasz Ewangelista. Po wielu latach bezpłodności, cierpienia, bólu związanego z tym, że Elżbieta, Zachariasz nie mieli dzieci. Po wielu latach służby modlitwę wyprosili dziecko Syna Niezwykłego. Można powiedzieć, warto było tyle czekać, tyle cierpieć, tyle znosić także upokorzenia od ludzi. Bo wiemy o tym, że bezpłodność, bezdzietność u Izraelitów to było przekleństwo, rodzaj kary od Boga, wielkie nieszczęście. A im więcej było dzieci, tym większe błogosławieństwo od Boga. Tak to odbierali, tak to sobie tłumaczyli. Dzisiaj trochę inaczej na to patrzymy, ale na pewno każde dziecko jest darem, niebios dla ziemi, dla ludzi, szczególnie dla rodziców. Elżbieta więc była szczęśliwa. Urodziła syna. Urodziła tego, który też był upragniony przez Boga. Pan Bóg cudownie stworzył Jana chrzciciela. Począł się w łonie Elżbiety ktoś, kto będzie przygotowywał drogę Panu, Mesjaszowi. Towarzyszyły temu wielkie proroctwa. Anioł Gabriel zwiastuje tą dobrą nowinę Zachariaszowi, kiedy ten służył w świątyni. Ale był tak zaskoczony i tak wstrząśnięty tym, że nie uwierzył, to niemożliwe. Tyle lat proszę o dziecko, o syna. A kiedy teraz anioł o tym mówi, Zachariasz wątpi, ale w końcu uwierzył oczywiście, że to wszystko się wypełni. Kiedy ochłonął, kiedy zrozumiał, że przecież skoro Bóg obiecuje, to Bóg to spełni. Boga nie ma nic niemożliwego, mimo że oni byli już ludźmi wręcz starszymi. To wydawało się już za późno. To raczej mogą być dziadkami, ale nie rodzicami. Ale Bóg wie, co robi. Bóg ma swój plan. Bóg przygotowuje takie wydarzenia o wiele wcześniej, niż sobie to myślimy. Bóg to wszystko zaplanował przed stworzeniem wszystkiego, ludzi, przed stworzeniem Jana Chrzciciela. Wszyscy byli zachwyceni, sąsiedzi, krewni, przyjaciele. Przychodzili do tłumnie, do nich, do ich domu, bo widzieli, jak wielkie miłosierdzie Bóg im okazał, Bóg okazał wielkie miłosierdzie Żbiecie. Jak bardzo się nad nimi zmiłował, jak bardzo ich wywyższył. Teraz widzieli, że to przekleństwo zamieniło się na błogosławieństwo. Skończyła się bezdzietność. Elżbieta i Zachariasz są płodni, przekazują życie. Poczyna się ktoś, kto jest nazywany przez Pana Jezusa największym z niewiast w Starym Testamencie. Cieszyli się szczerze z nią razem. Wielka radość, wesele, tak jak zapowiadał właśnie Anioł Gabriel. Będzie to radość i wesele dla wielu, dla Izraela. I tak się stało. Wszystko, co powiedział Anioł, spełniło się. Bóg wypełnia wszystko, co zapowiada, co do Słowa. Niczego nie omija, niczego nie lekceważy, bo chce, żeby ludzie wiedzieli, że to, co Bóg obiecuje. Z miłości do ludzi wypełni. Chyba, że ludzie Mu będą w tym przeszkadzać, będą się sprzeciwiać. Nie będą chcieli, żeby Bóg wypełniał swoją świętą wolę, pełną miłosierdzia dla nich, dla ich dobra. Ósmego dnia jest obrzęd obrzezania, czyli te, o takiego pewnego rodzaju rytualnego okaleczenia, sfery intymnej, dziecka, jako znak przymierza. Można powiedzieć, że. E, Właśnie przez to również to dzieciątko wchodzi w przymierze z Bogiem przez krew. To była już taka pierwsza krew męczeńska Jana Chrzciciela, zanim też został ścięty jako już dorosły mężczyzna, ogłaszający chwałę Pana Jezusa, obcięto mu głowę, męczeństwo, ale to się zaczęło już teraz też. Kiedy ósmego dnia było obrzezanie, było cierpienie. Bo to był prorok męczennik. Prorok, który ofiarował całe swoje życie Bogu. I chcieli obrzezać to dziecię, tego chłopczyka, nadając mu imię. Zachariasz od jego ojca, bo taki był zwyczaj, że pierworodne dziecko, nie zawsze może, ale bardzo często, szczególnie w rodach kapłańskich Starego Testamentu, żeby pierworodny miał imię po swoim ojcu. Ale tutaj stało się zupełnie coś innego, bo imię to nadał nie Ojciec ziemski, nie Zachariasz, ale Bóg. Bóg przez anioła. Przekazał, to dziecko będzie miało imię Jan, otrzyma imię Jan. Więc to jakby Bóg pominął Zachariasza, ale nie, nie zlekceważył go, tylko chciał pokazać, że on już zdecydował. Jeżeli Bóg tak zdecydował, to trzeba się temu w pełni podporządkować. Wiemy, że Pan Jezus też otrzymał to swoje piękne imię. Od Ojca przez też Anioła, Gabriela. Przy zwiastowaniu otrzyma imię Jezus. Maria usłyszała takie słowa: To będzie Jezus. I wcześniej, właśnie pół roku wcześniej, było tak, kiedy było, była zapowiedź o Janie. A tak to raczej nie ma takich e, e, sytuacji, żeby z góry, z nieba, Bóg wybierał imię oprócz tych dwóch sytuacji, dwóch tych wydarzeń: poczęcie narodzenie Jana, poczęcie narodzenie Pana Jezusa. Więc widzimy, że to wszystko było wyjątkowe, cudowne, piękne. I jest to znak, że właśnie Bóg jest z dziećmi, jest z tym dzieckiem, z małym janem. Od początku, a nawet jeszcze wcześniej, zanim się począł, już Bóg obiecał, będę z Nim. I możemy powiedzieć, ale wspaniale miał Jan. Też byśmy tak chcieli, żebyśmy otrzymali imię, imię z niebios, od Boga. Ale nie przejmujmy się tym za bardzo, bo Apokalipsa przychodzi nam z pomocą i tam jest napisane, że każdy w niebie otrzyma nowe imię od Boga. Więc otrzymamy imię od Boga, podobnie jak Jan na ziemi. Od samego Boga, nowe imię, także sobie można to przeczytać, znaleźć. Każdy zbawiony zwycięzca, dzięki Chrystusowi zwycięskiemu, otrzyma nowe imię, nową godność, nową tożsamość w niebie. Matka Elżbieta, matka Zachariasza, e, przepraszam, matka Jana Chrzciciela, żona Zachariasza e, sprzeciwiała się tym e, opiniom rodziny, że ma otrzymać imię Zachariasz to dziecko, ten chłopczyk. Nie, ma otrzymać Jan, tak mówiła Elżbieta. E, Dlatego, że wiedziała, że to jest wolą Boga. I również Zachariasz to potwierdził: Napisał na tabliczce: Jan będzie mu na imię. Dlatego wszyscy zdumili się i zamilkli. Zachariasz, Elżbieta, ludzie sprawiedliwi, bogobojni, bogobojni, wierni we wszystkim pełnili to, co Bogu się podobało wolę Boga Najwyższego. Więc jakby nadali imię Zachariasz, to sprzeciwiliby się Bogu. Więc w takich sprawach nie wolno wymyślać, nie wolno zmieniać, nie wolno mówić, ja wiem lepiej. Jeżeli Bóg tak zdecydował, to trzeba to w pełni przyjąć z radością, uszanować to, bo tak jest najlepiej. I tak jest najowocniej na teraz i na przyszłość. Nie ma nikogo w Twoim rodzie, kto by nosił to imię, ale będzie pierwszy. Jan. A Jan to imię różnie jest tłumaczone. Na pewno, kiedy słyszeliście ten komentarz do tego imienia, że jest to tłumaczone jako umiłowany przez Boga albo Bóg okazał miłosierdzie, Bóg łaskawy, łaska Boża mniej więcej tego typu takie tłumaczenia. Więc można powiedzieć, że to wszystko, w, jeżeli chodzi o Jana Chrzciciela, pasuje do niego prorok miłosierdzia, choć też prorok Bożej Sprawiedliwości, wyproszony jako owoc Bożego miłosierdzia, jako owoc modlitwy, jako ten, który miał wypraszać łaskę dla wielu i wyprasza, ten, który wzywał do nawrócenia, do uwierzenia w miłosierdzie Pana Jezusa. Wszyscy byli zdumieni, my też się zdumiewajmy, bo to, co uczynił dla Jana, podobnie Bóg uczyni także i dla nas. Zachwycajmy się tym, co Bóg uczynił i uczyni dla nas. Teraz i w Królestwie Swoim. Radujmy się tym i cieszmy, bo wielkie miłosierdzie Pan nam okazuje i okaże. Wielkie. Tak cudowne i tak piękne, że już nie będzie potrzeby, żeby zazdrościć Janowi Chrzcicielowi. Bo to, co On otrzymał i my otrzymamy. Oczywiście mówię tutaj o takiej świętej zazdrości. E, bo e, zazdrość wiadomo jest to wada ale zazdrość takim oczywiście ze cudzysłowie tego żeby naśladować e, tak życie świętych żeby to co oni otrzymali żebyśmy i my otrzymali od Boga żeby wezwać nas wszystkich do zapału, do gorliwości do, mm, do takiej pracy nad swoim, e, właśnie nad swoim życiem dla Boga nad życiem duchowym i wtedy otworzyły się usta Zachariasza, rozwiązał się jego język, jakby właśnie jego usta były zamknięte na kłódkę, jakby jego język był związany jak jakiś sznur na pętlę. Ale teraz wszystko się rozwiązało, wszystko się wypełniło. Teraz mówił, błogosławił Boga, może nawet mu się trochę temper głosu zmienił, może był bardziej szlachetniejszy jego głos, bardziej taki łagodniejszy, mocniejszy. No bo zapowiadał, za chwilę też jeszcze wypowiedział proroctwo, benediktus, czyli to, co mówimy w ramach Juczni, ten hymn, ta pieśń, błogosławiony Pan Bóg Izraela w Duchu Świętym, napełniony Duchem Świętym, wielbi Boga, błogosławi Boga. Więc tylko człowiek w Duchu Świętym może Boga błogosławić, wielbić. Za to, co uczynił, czyni i za to, co jeszcze uczyni, ale tu już trzeba mieć właśnie ducha proroczego, żeby mówić to, co Bóg uczyni, bo, i to, co się spełni. Bo Bóg tak zapowiada przez swoich proroków, co będzie. Prorocy najpierw wiedzą, co będzie, dopiero potem lud Boży, ale najpierw prorocy. I byli ludzie pełni bojaźni. Jest nawet napisane, że strach padł na wszystkich ich sąsiadów. Byli pełni bojaźni, lęku, co będzie z tym dzieckiem. To jest niezwykłe dziecko. Wszyscy byli poruszeni. Ich dzieci rodziły się i nie było takiego zachwytu i takich znaków, a tutaj są. E, I e, jest to tak poruszające, że wszyscy przez wiele lat potem o tym mówili. Nie tylko wtedy. W całej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, to się zdarzyło. Wszyscy brali to sobie do serca, kimże będzie to dziecię. Bo ręka Pańska była z nim i my sobie również weźmy do serca te słowa. O Janie-chrzcicielu, ale pośrednio które dotyczą nas. Co będzie z nami? Kim my będziemy? O kim jesteśmy teraz? Wiemy, ale kim będziemy? Kim będziemy w Bogu? Jeszcze się nie objawiło, kim będziemy, ale kiedy Bóg się objawi, jakim jest. To wtedy objawi się również i to, kim my będziemy w Bogu. Dla Boga. Niech ręka Pańska będzie istotnie z nami. Rozważajmy te słowa. Weźmy te słowa do serca, powtórzę. Niech będą te słowa w nas, słowa o Janie Chrzcicielu. Naśladujmy Go. Bądźmy głosem wojącego na pustyni. Przygotujmy drogę Panu. I nie lękajmy się. Bo kobieca wielkie rzeczy także i dla nas. Chłopiec zrastał, umacniał się na duchu, a żył na pustkowi, aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Ręka pańska go prowadziła. Przewodnikiem małego Jana był od początku sam Bóg, Zachariasz Elżbieta. Owszem, jako rodzice, mieli tutaj, wiadomo, swoje zadanie w wychowaniu. Syna, ale przede wszystkim sam Bóg go wychowywał. To też jest niewiarygodne ręka pańska. Bóg go pouczał, Bóg do niego mówił o wiele bardziej nawet, nawet niż do małego Samuela, który stał się potem wielkim prorokiem. Zrastał, umacniał się tam nie było jakiejś infantylności, jakiegoś zastoju, cofania się. On ciągle wzrastał w Bogu. Umacniał się w Duchu Świętym. Był coraz mocniejszy. Było widać wzrost. On Wzrastał według planu Boga. E, uczył się. Potem też na pewno czytał Słowo Boże. Zacharia Szeczbieta, ludzie wykształcani, nauczyli go czytać. Ale przede wszystkim on rozumiał Pismo Święte w nowy sposób. Pismo Święte Starego Testamentu, które odnosiło się do Niego i on, on to zrozumiał, że ma być prorokiem Najwyższego, bo było to zapowiedziane i on w pełni do tego się przygotowywał. Przez wiele lat, przez 33 lata przygotowywał się do tego, żeby pół roku ogłaszać Chrystusa, czcić ludzi i ościć samego Pana, a potem oddać swoje życie. 33 lata. Całe życie się do tego przygotowywał. Całe jego życie to Chrystus. Dla którego żył, dla, dla którego umarł. On nie żył dla nikogo więcej innego. To znaczy, nie w taki sposób, jakby ktoś inny był dla niego ważniejszy. Bóg, Jezus i potem dla dobra, oczywiście, ludu, żeby ludzie poznali Pana Jezusa, poszli za Nim, uwierzyli w Niego. To było Jego zadanie. I to jest Jego zadanie dalej w Kościele, a nawet i w świecie. Także trzeba wzywać tego świętego. Bardzo go potrzebujemy. Potrzebujemy, żeby pojawili się ludzie podobni do Jana Chrzciciela, i nowi, nowi mężczyźni, nowe niewiasty, i duchowni, i świeccy, pełni ognia, pełni ducha, pełni proroczego ducha, którzy będą wzrastać w Bogu, będą umacniać się w duchu i innych będą umacniać. A będą żyli inaczej niż wszyscy inni. Będą żyli na duchowym, Pustkowiu, ale jednocześnie ta pustkowa pustkowie będzie oazą życia w Duchu Świętym. Pustkowie, według tego świata, ale według Boga, będzie to duchowy raj. Na zewnątrz żył na pustyni mały Jan, ale wewnętrz, wewnątrz był w nim ogród Boga. Zanim ukazał się przed Izraelem. Żył w ukryciu, w cichości, w milczeniu, ale potem jak odezwał się to ryczał jak, rel, jak lew, to usłyszał go cały Izrael a i potem cały świat. Okazuje się, że to był prorok, który nie był Jakimś słabeuszem, tchórzem okazuje się, że ten prorok, jak lew, wołał do wszystkich sumień, do wszystkich ludzi. Niech święty Jan towarzyszy nam, towarzyszy tobie. Abyś żył w Duchu Świętym, abyś żył inaczej niż ludzie tego świata. Abyśmy, aby każdy z nas żył tak, jak Bóg chce, jak Bóg nas prowadzi. Niech ręka Pańska będzie nad Tobą i nad każdym z nas. I powtórzę pytanie: kimże będziesz w Bogu, kiedy pójdziesz za Nim?